Witaj w podcastach Grupy Trop. Dzisiaj wraz z Dorotą Szczepan-Jakubowską zastanowimy się nad tym, w jaki sposób poznać, kiedy nastaje ten właściwy moment, żeby zacząć się rozwijać. Zapraszamy. Ostatnio prowadzę sporo konsultacji, z których korzystają osoby przychodzące z następującym pytaniem. Czy to już jest właściwy moment, żeby zacząć nad sobą pracować, żeby zacząć się rozwijać? I właściwie to by się wydawało oczywiste, że każdy powinien wiedzieć, kiedy jest ten moment. Gdyby nie to, że żyjemy w ogromnym pędzie, że mamy całe mnóstwo nawyków, które wcale nie wynikają z naszych potrzeb, tylko na przykład z wymogów firmy, w którym pracujemy, albo z jakichś ustalonych rytuałów w naszych relacjach, które są rodzajem szumu, nie pozwalającego nam usłyszeć potrzeb związanych z rozwojem. I dlatego ludzie potrzebują komuś powiedzieć, co w tym momencie przeżywają. Ja chciałabym Wam powiedzieć, co z tych rozmów wynika, jakie są sygnały, że potrzebujemy rozwoju, że potrzebujemy wyjść poza utarte ścieżki, że musimy się czegoś nowego nauczyć albo poszukać zupełnie odmiennych od dotychczasowych doświadczeń. Pierwszy sygnał jest taki, że ktoś chwali mnie za coś, co od dawna robię dobrze i nagle łapię się na tym, że w ogóle mnie to nie cieszy, a nawet, że mnie to złości. Czyli okazuje się, że coś, co do tej pory było moją specjalnością, było czymś, z czego jestem dumny, w pewnym momencie zaczyna mnie po prostu złościć, tak jakby to zaczęło mnie ograniczać. Drugi sygnał. Kiedy zaczynają mnie pociągać rzeczy, które do tej pory w ogóle nie były w kręgu moich zainteresowań. Ostatnio na przykład siedziałam na przyjęciu i rozmawiałam ze swoim kolegą z dawnych lat i była to rozmowa przewidywalna. Taka usłyszałam od niego to, co zazwyczaj słyszę i on prawdopodobnie ode mnie tak i nagle zastrzygłam uchem, bo obok siedzieli ludzie, którzy rozmawiali o bardzo interesującej dyscyplinie i zaczęłam ich, brzydko mówiąc, po prostu podsłuchiwać. A potem wróciłam do domu i zaczęłam o tym czytać, zaczęłam szukać w internecie i okazało się, że ta dyscyplina może znacznie poszerzyć moje takie zawodowe kompetencje. Uważajmy na takie sygnały, które nas dopadają. Zwykle może być w tym ziarno czegoś bardzo nowego, bardzo interesującego i wartościowego. To stoi w kompletnej sprzeczności z takim hasłem, w którym bardzo wielu z nas się wychowało: skup się i realizuj jedną drogę. Trzeci sygnał. Kiedy ludzie mówią mi, że powinnam coś ze sobą zrobić, bo nie słucham, nie współpracuję, albo że widzą, że nic mnie nie cieszy. Jest takie chińskie porzekadło, że jeśli jedna osoba mówi ci, że jesteś pijany, możesz ją zignorować. Kiedy dwie osoby mówią ci, że jesteś pijany, możesz z nimi dyskutować, ale kiedy trzy, to po prostu idź szybko do domu i się połóż. Więc oczywiście nie chodzi o to, że powie nam to jedna osoba, ale jeżeli takie sygnały zaczynają do nas odcierać od wielu osób z otoczenia, to może być tak, że emanujemy jakimś rodzajem energii, która jest dla nich trudna i jednocześnie, która jest sygnałem potrzeby zmiany. Czwarty sygnał, znany wszystkim, ale być może nieinterpretowany jako potrzeba rozwoju, to niepokojące uczucie, że to, co do tej pory robiłam, to, w co włożyłam czy włożyłem mnóstwo energii, co było dla mnie ważnym kawałkiem życia, w gruncie rzeczy nie ma dla mnie wielkiej wartości. Że to jest taki rodzaj drabiny, po której się wspinałam bardzo długo i może się okazać, że ona jest przystawiona nie do tej ściany. Ten niepokój często nie mówi o tym, że to, co do tej pory robiliśmy, jest bez sensu, tylko właśnie sygnalizuje potrzebę zmiany. A więc, kiedy doświadczysz jednego z tych czterech symptomów, to jeszcze nie jest powód, żeby zmieniać całe swoje życie, ale na pewno to jest powód, żeby się sobie przyjrzeć. Jeśli podobał Ci się ten podcast,
Wpisz się do newslettera, a będziesz z nami na bieżąco.